Działały w konspiracji, ukrywały partyzantów i ratowały Żydów. Prowadziły też tajne komplety, ratowały sieroty wojenne. Opatrywały rannych, zdobywały dla nich żywność, uczestniczyły w odbijaniu z rąk Niemców i Sowietów ofiary wojenne. A po wojnie działały w podziemiu antykomunistycznym. Siostra Matylda Getter wraz z innymi siostrami dokonywała niemożliwego. W okupowanej Warszawie, tuż pod nosem SS-manów, uratowała co najmniej 700 osób pochodzenia żydowskiego. Malutkie dzieci przejmowała wprost spod murów getta. Siostra Izabela, erudytka, poliglotka, osoba wielkiej odwagi i charyzmy, Szarytka, w czasie wojny działa w konspiracji. Pewnego dnia, już pod koniec wojny, wyjeżdża z wiejskiego domu zgromadzenia i ślad po niej ginie. Okazuje się, że jest aresztowana przez UB, oskarżona o szpiegowanie na rzecz Watykanu. Absurdalne oskarżenie, jest maltretowana, przesłuchiwana w bestialski sposób, nikogo nie wydaje. Siostra Adelgund wiedziała, że pijani sowieccy żołnierze nie odpuszczą. Uciekając, usłyszała jednak dobiegające z piwnicy krzyki przerażonych dziewcząt. Nie mogła zostawić ich na pewną śmierć. Wróciła, stanęła w ich obronie. Dziewczęta uciekły. Dzień później znaleziono siostrę zgwałconą i bestialsko zamordowaną. Były kobiety, które ratując ludzkie życie nie oszczędzały własnego i jakim cudem dokonywały rzeczy absolutnie niemożliwych. O tym wszystkim w mojej najnowszej książce Wojenne siostry.